Dzień dobry Państwu. Mam przyjemność otworzyć drugie posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zbadania wpływów rosyjskich na decyzje organów władzy publicznej w Polsce. Komisja została powołana uchwałą Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 7 września 2023 roku. W porządku dzisiejszego posiedzenia mamy trzy punkty. Przyjęcie uchwały Komisji Nadzwyczajnej do spraw zbadania wpływu rosyjskich na decyzje władzy publicznej w Polsce w sprawie raportu otwarcia. Punkt drugi to wysłuchanie profesora doktora habilitowanego Tomasza Siemiątkowskiego, eksperta komisji. I jako punkt trzeci wysłuchanie redaktora Tomasza Piątka. Czy są zastrzeżenia do tak przedstawionego porządku? Nie widzę, dziękuję. Stwierdzam, że komisja przyjęła proponowany porządek obrad. Zatem przystępujemy do punktu pierwszego, czyli przyjęcie raportu otwarcia komisji. Proszę Państwa, rosyjskie służby wywiadowcze odgrywały i odgrywają kluczową rolę we wspieraniu imperialnych ambicji Rosji. Wysiłki wywiadu rosyjskiego nie osłabły również na terenie Polski, nasilając się w przełomowych dla naszego kraju chwilach, takich jak przystąpienie do NATO, wstąpienie do Unii Europejskiej, czy ostatnio w okresie między rokiem 2015 a 2023 rokiem, który stanowi kulminację działań rosyjskiego wywiadu w Polsce przez ostatnie 30 lat. Wpływ ten przejawiał się między innymi próbami destabilizacji, dezintegracji sytuacji wewnętrznej kraju, dyskredytacją pozycji i wizerunku naszego państwa na arenie międzynarodowej, osłabiając polski potencjał obronny, polityczny, zdolność budowania aliansy i sojuszy politycznych oraz nie mniej ważny potencjał gospodarczy Polski. Niezwykle ważnym obszarem, w którym obce służby, a w szczególności służby rosyjskie działają z dużym zaangażowaniem w wielu krajach, jest obszar działań gospodarczych. W świetle dziś posiadanej wiedzy trudno nie dostrzec, że polski rząd, pomimo deklarowanej polityki antyrosyjskiej, prowadził i prowadzi interesy z podmiotami bezpośrednio z Rosją powiązanymi, generując w tym samym korzyści finansowe dla rosyjskich firm i państwa rosyjskiego. Przykładem jest zakup rosyjskiego węgla, nawet po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej na Ukrainie. Wątpliwości budziły również powiązania i bardzo przyjazne stosunki saudyjskiego inwestora z Rosją Putina, który przejął znaczną część udziałów Lotosu w bezprecedensowej i głośnej transakcji z udziałem Saudi Aramco i węgierskiego MOL-a. Podstawowym narzędziem służącym do zwalczania wrogiej działalności służb obcych w demokratycznym państwie prawa są właściwie instytucje kontrwywiadowcze. W przypadku tak potężnego zagrożenia, z jakim mierzymy się od momentu agresji Rosji na Ukrainę, kluczowa w zwalczaniu owej wrogiej działalności jest możliwość zawierania sojuszy i dobra współpraca międzynarodowa służb wywiadowczych zaprzyjaźnionych sojuszniczych krajów. Tymczasem w przypadku Polski istotnym problemem jest sukcesywnie przez ostatnie 8 lat zmniejszany, o ile nie zrujnowany, potencjał naszych służb wywiadu i kontrwywiadu. Także zaufanie naszych potencjalnych partnerów i sojuszników zostało zaprzepaszczone poprzez skrajnie nieodpowiedzialne prowadzenie polityki zagranicznej oraz politykę w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i ochrony wywiadowczej. W Polsce na skutek wielu nie dających się racjonalnie wyjaśnić decyzji polskiego rządu doszło do niemającego precedensu osłabienia kluczowych służb. W 2015 roku dokonano bowiem głębokich zmian kadrowych w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, skutkującym odejściem ze służby nawet funkcjonariuszy, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani w 1990 roku. Ponadto premier Beata Szydło podjęła zaskakującą decyzję dotyczącą likwidacji delegatur stołecznej ABW oraz likwidacji 10 z 15 terenowych agencji ABW, w tym istotnego kontrwywiadowczo w Rzeszowie i placówki w Olsztynie. Wyjątkowo destrukcyjny wpływ na bezpieczeństwo kontrwywiadowcze Polski miały działania i decyzje podejmowane przez wiceministra i ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Degradacja struktur państwa w tym obszarze rozpoczęła się od rujnującej zdolności operacyjne sposobu przeprowadzenia likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Nie można też przy tym pominąć faktu, że do składu Komisji Likwidacyjnej oraz Komisji Weryfikacyjnej włączone zostały osoby powiązane ze środowiskami prorosyjskimi bądź wręcz działające na rzecz rosyjskiego wywiadu, o czym między innymi wspomina
raport otwarcia, który będzie przedmiotem naszego dzisiejszego posiedzenia. Dziś odbywa się pierwsze posiedzenie naszej komisji, Komisji Nadzwyczajnej do spraw zbadania wpływów rosyjskich na decyzje organów władzy publicznej w Polsce. Jednak wiele pracy zostało już wykonanej. Zebrane zostały dane, informacje, analizy i opinie ekspertów z dziedziny prawa, polityki zagranicznej i gospodarki. Zdiagnozowanie problemów, ujawnienie patologicznych powiązań i zależności, analiza skutków złych decyzji pozwoli nie tylko wskazać i rozliczyć osoby odpowiedzialne za sprowadzanie na nas zagrożenia, ale także skutecznie naprawić popełnione błędy, a co za tym idzie, zadbać o bezpieczeństwo Polski. Szanowne panie i szanowni panowie senatorowie, chciałbym, abyśmy przeszli do tej części naszego posiedzenia, w którym senatorowie będą zgłaszać sprawy, które z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i przedmiotu zainteresowania mandatu, jaki ma komisja, były przedmiotem naszych rozważań komisji, a mam nadzieję, że wtedy, gdy nastąpią w Polsce rządy prawa, będą przedmiotem zainteresowania właściwych organów państwa, w tym organów ścigania. Proszę o pan senator Aleksander Pociej. Proszę bardzo, oddaję głos. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. A jako pierwszy temat chciałbym zaproponować ścisłą współpracę Prawa i Sprawiedliwości z ważnymi politykami europejskimi, którzy jawnie wspierają politykę Władimira Putina. Otóż, szanowni państwo, przedstawiciele PiS ściśle współpracują z liderami ugrupowań jawnie wspierających Rosję, następujących polityków. Santiago Abascal Conde, lider hiszpańskiej skrajnie prawicowej partii Vox. Viktor Orban, premier Węgier, Fidesz. I no, jest to polityk, który otwarcie mówił o i blokował działania europejskie i reakcje dotyczące inwazji na Ukrainę. Marine Le Pen, przewodnicząca francuskiego Frontu Narodowego, teraz Zjednoczenie Narodowe. Chciałbym zauważyć, że prócz wielokrotnie wyrażanej sympatii dla Rosji Władimira Putina, jest to polityk, która próbuje rozbić Unię Europejską, organizując Francexit. Exit, czyli tak jak Brexit, co no, grozi całej Unii Europejskiej rozpadem. Matteo Salvini, szef włoskiej Ligi, dawna Liga Północna. Marlene Sfazek, szefowa Wolnościowej Partii Austrii. Tom van Grieken, lider belgijskiej partii Interesu Flamandzkiego. Mart Helme, estońska konserwatywna partia ludowa. Aurelian Pawelescu, rumuńska narodowa chłopska partia chrześcijańsko-demokratyczna. I Krasimir Karkaczanow, bułgarski ruch narodowy. Chciałbym jeszcze wspomnieć, że w Radzie, w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, gdzie mam przyjemność być szefem Europejskiej Partii Ludowej, my podziękowaliśmy za współpracę Fideszowi i w tej chwili Fidesz razem z Prawem i Sprawiedliwością i AfD, skrajnie niebezpieczną dla Polski niemiecką partią, bardzo skrajna prawica, są razem w jednym klubie. I przejawem tej współpracy ostatnio, można przypomnieć, był Kongres Europejskich Partii Prawicowych Obronić Europę, który był zorganizowany w Madrycie w styczniu 2022 roku oraz szczyt partii konserwatywnych w Warszawie, grudzień 2021. Oba spotkania odbyły się de facto w przededniu agresji Rosji na Ukrainę, o czym ostrzegał w tym samym czasie Departament Stanu. I to jest pierwszy punkt.
Kolejny. Tak. Aresztowanie byłego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie Tomasza L. Zatrzymany 17 marca 2022 roku pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji, zastępca kierownika w Warszawskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Był wcześniej członkiem Komisji Likwidacyjnej do spraw WSI. Tomasz L. miał dostęp do wielu istotnych informacji dotyczących aktywności operacyjnej WSI. Fakt ten służby kierowane przez ludzi z Prawa i Sprawiedliwości do końca trzymały w tajemnicy. Do czasu ujawnienia informacji, że Tomasz L. był członkiem Komisji Likwidacyjnej WSI, służby ministra koordynatora szeroko informowały o potężnej aferze w Urzędzie Prezydenta Warszawy, jednak później zamilkły. Śledztwo w tej sprawie osobiście nadzoruje prokurator krajowy, a charakter postępowania może dotyczyć innych członków Komisji Likwidacyjnej WSI, czyli środowiska Antoniego Macierewicza. Niepokojące jest to, iż w ostatnim czasie w mediach ukazała się informacja o zaskakującej zmianie prokuratora prowadzącego to postępowanie. Istnieje w związku z tym obawa, iż sytuacja ta spowolni i zmniejszy efektywność organów ścigania w zakresie pełnego wyjaśnienia okoliczności tej sprawy. A w tym w szczególności ustaleń dotyczących przyczyn, powodów, okoliczności nawiązania przez Tomasza L. związku z rosyjskimi służbami specjalnymi. To jest drugi punkt. I trzeci, jeżeli pan przewodniczący... Tak, dziękuję bardzo. W końcu afera podsłuchowa. Marek Falenta zlecał instalowanie podsłuchu w lokalach restauracyjnych w celu tajnego dokumentowania rozmów prominentnych polityków i osób publicznych. Określone zeznania oraz niektóre okoliczności afery wskazują, że Marek Falenta przed upublicznieniem tych nagrań mógł przekazać się służbom Federacji Rosyjskiej. Istnieją przesłanki wskazujące, że służby Federacji Rosyjskiej mogły być również organizatorem tego procederu oraz wspierały biznesowo pana Marka Falentę. Wątek rosyjski nigdy nie został procesowo wyjaśniony. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie przewodniczący. Kto z państwa senatorów, pani senator Gabriela Marszał Morawska-Stanecka, bardzo proszę o propozycję. Panie przewodniczący, jeżeli przed chwilą pan senator Pociej wspomniał o aferze podsłuchowej, myślę, że nie mniej ważna jest kolejna afera związana z upublicznianiem, czyli afera mailowa. Przecież te urzędnicy PiS-u przesyłali na prywatne skrzynki mailowe i dokumenty i informacje rządowe. A co gorsza, treść niektórych z tych dokumentów zawierała informacje niejawne oraz informacje o możliwych przestępstwach nawet dokonywanych przez ludzi PiS-u. Niektórzy eksperci uważają, że za ujawnieniem tych maili stoją służby rosyjskie i tą ewentualność PiS wykorzystał w celu deprecjonowania zawartych w tych mailach treści czy podważenia jej autentyczności. Ale nawet jeżeli byłaby to prawda, to wskazuje na całkowity brak ochrony kontrwywiadowczej państwa. Ja przypomnę tylko, że wśród tych maili, które wyciekły, były na przykład poufne informacje dotyczące uzbrojenia polskiej armii, zdradzające szczegóły negocjacji z innymi państwami w zakresie obronności. Na przykład informacje dotyczące produkowanej w Polsce broni, karabinków Grot i Beryl. Także dowodów na to, że w tej aferze mailowej brali udział Rosjanie, dostarczyli specjaliści z amerykańskiej wywiadowni Recorded Future, która jest największą w świecie firmą w zakresie analityki zagrożeń cyberbezpieczeństwa i analizy dokonanej przez panią redaktor Annę Mierzyńską, współpracownicę OKO.press. Z drugiej strony bardzo prawdopodobne jest, że lekceważąc procedury i przepisy prawa, Michał Dworczyk udostępnił swoje hasła dostępu po prostu innym osobom. I o takim lekceważącym podejściu do procedur bezpieczeństwa IT ze strony przedstawicieli PiS, a także służb przede wszystkim, świadczy incydent z włamaniem na konto zastępcy przewodniczącego Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Na początku 2021 roku hakerzy włamali się na prywatne konto Marka Suskiego, które też wykorzystywane było do celów służbowych. No, to jest rzecz, która na pewno wymaga wyjaśnienia. Kolejną kwestią, jeżeli już jestem przy głosie,
która nigdy nie została wyjaśniona, to były tajne kontakty Jarosława Kaczyńskiego z rezydentem KGB w Warszawie na początku lat 90. I to redaktor Tomasz Piątek w swojej książce Kaczyński i jego pajęczyna opisał historię wielomiesięcznych spotkań Jarosława Kaczyńskiego z funkcjonariuszem KGB Anatolijem Wasilem z lat 1989-1990. Wasin pracował wówczas w radzieckiej ambasadzie w Warszawie pod dyplomatycznym przykryciem. Spotkania odbywały się między innymi w willi Wasina na Saskiej Kępie i zapadłe ustalenia mogą skutkować obecnie prowadzoną polityką PiS i postawą Jarosława Kaczyńskiego. Wcześniej Kaczyński swoje kontakty z Wasinem ujawnił w 2016 roku w książce Porozumienie przeciw monowładzy i twierdził, iż o tych kontaktach informował Lecha Wałęsę oraz szefa UOP Andrzeja Milczanowskiego. Tylko problem polega na tym, że Andrzej Milczanowski pytany o to kategorycznie temu zaprzeczył, a sprawa tych kontaktów do dnia dzisiejszego nie została wyjaśniona. To jest druga kwestia. Chciałabym poruszać jeszcze jedną kwestię, która również była w mediach swojego czasu opisywana, a to zamiana nieruchomości Adama Glapińskiego, który w 2009 roku w niejasnych okolicznościach dokonał nieekwiwalentnej zamiany nieruchomości z podmiotem powiązanym z Robertem Szustkowskim, firmą Eras Deweloperskiej Grupy Radias, bardzo korzystnie zamieniając swój dom z ogródkiem w Warszawie na rezydencję nawiązującą do szlacheckiego dworku w Hojnowskim Parku Krajobrazowym, położoną na dwóch działkach o łącznej powierzchni niemal hektara, czyli to 10 tysięcy metrów kwadratowych. Szustkowski, współzałożyciel grupy Radius, akredytowany jako konsul honorowy Republiki Gambii w Moskwie, i jego bogate biznesowe portfolio ze spółkami rosyjskimi było szeroko opisywane przez media, a kierował też polską filią rosyjskiego Montaż Pec Banku w Warszawie w latach 95-97. Według byłego szefa kontrwywiadu wojskowego generała Noska transakcja budziła wątpliwości i powinna być wyjaśniona jakby z dwóch względów. Po pierwsze, powinna być wyjaśniona przez służby skarbowe w kontekście nieekwiwalentności świadczeń, a po drugie, ze względu właśnie na relacje Szustkowskiego i Kotasa z Federacją Rosyjską, powinna być zbadana również przez służby kontrwywiadowcze. I te okoliczności, które media szeroko opisywały, zarówno wymiany, poza tymi wątpliwościami natury podatkowej, mogą również sugerować wątki korupcyjne. I to prosiłabym, żeby ewentualnie było również uwzględnione w naszym raporcie. Dziękuję pani marszałek, zanotowałem. Kto z państwa senatorów? Proszę bardzo, senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, szanowni państwo. Poprosiłabym, by wśród tematów, którymi zajmie się Wysoka Komisja, znalazł się również temat wpływu organizacji współpracujących z Rosją na polską opinię publiczną. Otóż, jak ujawniła Gazeta Wyborcza, właśnie na sytuację w Polsce wpływają związane z rosyjskim wywiadem zagranicznym instytucje takie jak na przykład Fundacja imienia Gorczakowa i bliski jej Rosyjski Instytut Studiów Strategicznych. Niestety ich celem jest promocja postaw i idei nie tylko antyukraińskich oraz ultrakonserwatywnych. Takie działania, myślę tutaj o działaniach skierowanych przede wszystkim przeciw społecznościom LGBT, czy działań związanych z tym wszystkim, co wiąże się z aborcją. Niestety te tematy i te działania bardzo łatwo trafiają na podatny grunt, myślę tutaj o obecnie rządzących, i znajdują niestety odbicie w działaniach podejmowanych właśnie przez rządzących,
jak również myślę tutaj o polskim ustawodawstwie. A muszę wspomnieć, że niestety również niektóre samorządy podjęły te inicjatywy. Myślę o uchwałach, które były przygotowane przez różne samorządy. I muszę również powiedzieć o tym, że głównie były to samorządy, w których prezydentami, wójtami, burmistrzami były osoby albo wprost wywodzące się z PiS-u, bądź z nimi związane. Myślę tutaj o sympatykach Prawa i Sprawiedliwości. I to jest jeden temat, który jest bardzo ważny. Ale również kolejny, które poproszę o uwagę, to współpraca polityków PiS z tłumaczem Michałem Gołkowskim. Dwa słowa o samej osobie pana Michała Gołkowskiego, który publicznie określa się jako rusofil i głos prezydenta Putina. Z informacji, które znamy, które otrzymujemy, przez lata współpracował on z rosyjską spółką KTK, za której pośrednictwem pan Falenta miał sprzedawać rosyjskim służbom nagrania z afery podsłuchowej. Niestety dużo wątpliwości i bardzo ważny jest fakt, który potwierdza to i mówi o tym, że pan Gołkowski miał bliski kontakt z osobami pełniącymi niezwykle ważne z punktu bezpieczeństwa państwa funkcje. A myślę tutaj o tym, że był tłumaczem Mariusza Kamińskiego, szefa bezpieczeństwa państwa, szefa MSWiA oraz koordynatora służb specjalnych. Myślę, że to wskazuje na zupełny i całkowity brak ochrony kontrwywiadowczej rządu, a tak naprawdę nawet na elementarny brak zdrowego rozsądku. Muszę o tym powiedzieć, bo to są bardzo ważne fakty. Michał Gołkowski tłumaczył też wystąpienia podczas ważnych wydarzeń przygotowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, między innymi w bazie lotnictwa taktycznego w Krzesinach. Przypomnę, tam stacjonują polskie myśliwce F-16 oraz w Dywizjonie Zabezpieczenia Obrony Powietrznej w Sochaczewie, a ten z kolei odpowiada za obronę Warszawy. Kolejny fakt bardzo ważny. 30 stycznia 2020 roku na warszawskim Okęciu pan Michał Gołkowski obsługiwał uroczystą odprawę przed największymi ćwiczeniami NATO w ostatnich latach. I to jest kolejny temat. Czy następne będą przez panią senator zgłaszane bardzo temat? Proszę bardzo. Jeden, panie przewodniczący, jeśli mogę, bo to jest myślę, że bardzo ważne, a mówił pan przewodniczący na samym początku również o tym. Niestety, no musi to wybrzmieć. Myślę tutaj o aferze z importem rosyjskiego węgla, a także równolegle zawieszenie realizacji polityki energetycznej i czy blokowanie inwestycji w farmy wiatrowe. Myślę tutaj zupełnie o całym temacie związanym z odnawialnymi źródłami energii. I nie mogę nie wspomnieć kampanii 2015 roku, kiedy import węgla z Rosji do Polski był bardzo, znaczy jednym z często poruszanych tematów kampanii Prawa i Sprawiedliwości. A mówię o tym dlatego, że za chwilę fakty i liczby, które przedstawię, jakby zupełnie temu zaprzeczają. Wtedy to politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym sam prezes, pan Jarosław Kaczyński, popierali pomysł ustanowienia przez Unię Europejską embarga na rosyjski węgiel. A w międzyczasie, według danych z Głównego Urzędu Statystycznego, przedstawię teraz te dane, o ile w 2015 roku do Polski wprowadzono 4,9 miliona ton rosyjskiego węgla, to w kolejnych latach, i to jest bardzo ważne, ten import wzrósł. I to jest 2018 rok, to jest wielkość 13 milionów ton rosyjskiego węgla. W 2020 roku 9,4 miliona ton importu rosyjskiego węgla. Jak więc widać, import węgla z Rosji w okresie rządów właśnie PiS według publicznym deklaracjom rządzących wzrósł
w niektórych momentach nawet trzykrotnie. Ale też ważna rola odbiorcy rosyjskiego, ważną rolę odbiorcy rosyjskiego węgla w przyszłości miała odgrywać budowana elektrownia węglowa w Ostrołęce. To, co ważne i nie powinno umknąć naszej uwadze, to, że kluczową rolę w zakresie dostaw węgla odgrywała rosyjska publiczna spółka akcyjna, Kuzbaska Kompania Paliwowa i jej jedyny udziałowiec, KTK Polska Spółka z o.o., która w świetle informacji medialnych posiada powiązania ze służbami tak rosyjskimi, jak i białoruskimi oraz reżimem prezydenta Łukaszenki. Jednocześnie w tym samym czasie, i muszę o tym powiedzieć, o działaniach, które były podejmowane, a raczej brak podejmowania właśnie działań w osobie sprawującego wówczas funkcję głównego geologa kraju, myślę tu o wiceministrze środowiska Mariuszu Orionie Jędrysku, który opóźniał i blokował wydawanie nowych koncesji wydobywczych dla polskiego węgla. I równolegle z tymi faktami rozwój odnawialnych źródeł energii od 2016 roku, jak wiemy, bo my to wciąż powtarzamy, został całkowicie zahamowany i przez 7 kolejnych lat nie tylko nie zwiększano udziału energii z OZE w polskim biznesie energetycznym, ale doprowadzano do coraz większego i wyższego uzależnienia Polski od paliw kopalnianych, w tym pochodzących również z importu, i współistnienie w tym samym czasie tych faktów, myślę, że powinno być absolutnie zweryfikowane. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję, pani senator. Czy ktoś z państwa senatorów jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, senator Konieczny. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja mam dwie sprawy, którymi sądzę, że komisja powinna się zająć, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Pierwsza z nich to afera Jacka Kotasa. Jacek Kotas, wiceminister obrony narodowej, według dziennika Gazeta Wyborcza oraz tygodnika Polityka, posiadał powiązania z tak zwaną mafią sołnicewską, jedną z najbardziej wpływowych rosyjskich organizacji przestępczych. Minister Kotas pozwał dziennikarza śledczego Tomasza Piątka za opisane w książce Macierewicz i jego tajemnice rosyjskie powiązania Jacka Kotasa i kierowanej przez niego spółki deweloperskiej Grupa Radius oraz nazwanie go rosyjskim łącznikiem. Jacek Kotas wytoczył przeciwko niemu sprawy o ochronę dóbr osobistych i o zniesławienie. Obie przegrał. Ostatecznie 11 stycznia 2023 roku Sąd Najwyższy po rozpatrzeniu kasacji wydał wyrok korzystny dla redaktora Piątka, w którym stwierdził, że oddala środek zaskarżenia jako oczywiście bezzasadny, lecz nie ujawnił uzasadnienia wyroku. Wiadomo jedynie, że sąd, oddalając zaskarżenie, potwierdził związki Jacka Kotasa z Rosją opisane w książce Tomasza Piątka. Kierowana przez Antoniego Macierewicza służba kontrwywiadu wojskowego wystawiła Jackowi Kotasowi tak zwane poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do tajemnic państwa. Jacek Kotas był jednym z założycieli think tanku Narodowe Centrum Studiów Strategicznych, w którym przygotowywano i opracowano wiele analiz i strategii z zakresu bezpieczeństwa państwa, m.in. koncepcję utworzenia i organizacji Wojsk Obrony Terytorialnej. Gdy w 2015 roku Antoni Macierewicz został ministrem obrony, ludzie związani z NCSS zaczęli obsadzać ważne stanowiska w wojsku i w administracji państwowej. Prezes NCSS Tomasz Szatkowski został wiceministrem obrony, a później ambasadorem Rzeczpospolitej Polskiej przy NATO. Inni trafili do sztabu generalnego. To pierwsza sprawa. I druga dotyczy ataku na... Czyli kolejna sprawa. Tak, druga sprawa, którą chciałbym poruszyć, dotyczy ataku na Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO w Warszawie. Centrum to, jako jedno z ponad 20 centrów funkcjonujących w państwach sojuszu, zostało utworzone z inicjatywy służb kontrwywiadu wojskowego Polski i Słowacji, a docelowo dołączać miały do nich kolejne kraje. Niemcy, Włochy, Chorwacja, Czechy, Rumunia, Litwa, Słowacja, Węgry, USA miały dołączyć później. Szefem i współtwórcą jednostki został pułkownik Krzysztof Dusza, doświadczony oficer kontrwywiadu, będący w służbie od 1990 roku.
Instytucja została pomyślana jako ta, która będzie rozpoznawać nowe zagrożenia zza wschodniej granicy, a także przygotowywać i szkolić specjalistów z NATO do ich neutralizowania, między innymi w zakresie prowadzonej wojny hybrydowej. Od dezinformacji aż po zbrojne ataki oraz technik infiltracji krajów NATO przez rosyjskie służby. Po objęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość na polecenie ministra Antoniego Macierewicza, jego ówczesny bliski współpracownik Bartłomiej Misiewicz oraz szef SKW Piotr Bączek w asyście uzbrojonych funkcjonariuszy żandarmerii wojskowej i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego w nocy z 17 na 18 grudnia 2015 roku bezprawnie zajął pomieszczenia nowo tworzonej komórki. Pod koniec grudnia 2016 roku sąd badający sprawę siłowego zajęcia centrum nakazał prokuraturze wszcząć śledztwo, kwestionując legalność i sens całej operacji. I cytuję, sekwencja zdarzeń prowadzi do wniosku, iż chodziło o przejęcie majątku przez nowe kierownictwo centrum. Natomiast, jak wynika z informacji prasowych, w brytyjskim wywiadzie MI6 powstała opinia, która głosi, efektem obecnych czystek przeprowadzanych przez polskie władze są masowe próby infiltracji ze strony rosyjskich służb, które chcą umieścić jak najwięcej swych ludzi w polskiej administracji. Polska przestaje być sojusznikiem w obliczu wyzwań ze strony Rosji i staje się zagrożeniem dla całej naszej wspólnoty. Tak stwierdziła ta opinia. Działalność tego centrum została zdestabilizowana na dłuższy okres. Nadal otwarta pozostaje kwestia, czego tak naprawdę tam poszukiwano, wystawiając na szwank bezpieczeństwo i dobre imię Polski jako kraju nie dającego gwarancji zakładania i funkcjonowania tego typu placówek. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie senatorze. Zanotowaliśmy kolejną sprawę. Pan senator Krzysztof Kwiatkowski, proszę bardzo. Panie przewodniczący, po wysłuchaniu koleżanek i kolegów z komisji uważam, że są jeszcze co najmniej kolejne trzy zagadnienia, które wymagają wyjaśnienia w trakcie naszych prac. Jedno z tych zagadnień to próba przejęcia zakładów azotowych Tarnów. Ona wygląda następująco. W 2012 roku rosyjski miliarder, oligarcha Wiaczesław Moshe Kantor podjął próbę przejęcia, wrogiego przejęcia zakładów azotowych Tarnów, wzywając do sprzedaży 64,8% akcji zakładów. To jest największy w Polsce producent nawozów potrzebnych dla rolnictwa. Zrobił to, uwaga, za pośrednictwem luksemburskiej firmy Norica Holding, stanowiącej część rosyjskiej grupy chemicznej Akron. Rosyjska firma pierwotnie oferowała za te akcje 36 zł w wezwaniu, by w lipcu wywindować tą cenę do 45 zł. Mimo podbicia tej ceny, próba przejęcia zakładów azotowych w Tarnowie zakończyła się niepowodzeniem. Dlaczego? Resort Skarbu, czyli Ministerstwa Skarbu, mówimy to o Ministerstwie Skarbu w rządzie premiera Donalda Tuska, przekonał pozostałych akcjonariuszy, czyli Polskie Towarzystwo Emerytalne, właścicieli OFE, aby nie odpowiedziały na wezwanie, a następnie ogłosił zamiar połączenia spółek Skarbu Państwa z Tarnowa z Puławami. Ówczesny minister skarbu Mikołaj Budzanowski uznał działania Akronu za próbę wrogiego przejęcia azotów. Kluczową, podkreślam, kluczową wspierającą rolę w próbie wrogiego przejęcia azotów przez Rosjan odkrywał dom maklerski BZWBK z grupy banku WBK, którego ówczesnym prezesem był wówczas Mateusz Morawiecki, aktualny premier, oferując firmie także możliwości sfinansowania transakcji z kredytu w tym banku. Mimo bezskuteczności wezwania Akron zdecydował się zakupić wszystkie oferowane akcje polskiej spółki, co stanowiło ponad 12% akcji azotów. Na początku 2013 roku Skarb Państwa na szczęście doprowadził do połączenia spółek z Tarnowa i Puław, tworząc trudniejszą do przejęcia grupę Azoty. Wówczas Wiaczesław Moshe Kantor
nadal próbował nabywać akcje w Azotach poprzez swoje spółki, wykorzystując wsparcie udzielone mu przez bank prezesa Mateusza Morawieckiego. W rezultacie tych działań w jego posiadaniu znalazło się 20% akcji w 2013 roku w Grupie Azoty, co dawało mu prawo do delegowania swojego przedstawiciela do Rady Nadzorczej, uwaga, wglądu w dokumenty i materiały spółki. Od dnia 6 kwietnia 2022 roku Wiaczesław Kantor został wpisany na kolejne listy sankcyjne Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej oraz w Polsce i obecnie nie posiada na szczęście możliwości wykonywania praw korporacyjnych w spółce Azoty. To jest jedno zagadnienie, ale chciałbym Państwu zwrócić uwagę na kolejne, tym razem kluczowe w obszarze infrastruktury, czyli na próbę przejęcia Polskich Kolei Państwowych, Cargo. Przepraszam, czyli... panie senatorze, czy chodzi o kolejną sprawę, tak, którą pan zgłosił? To jest już kolejna sprawa, dziękuję bardzo, która uważam, że powinna być przedmiotem naszego zainteresowania, czyli tym razem próba przejęcia PKP Cargo. PKP Cargo, bo o tym musimy pamiętać, to drugi co do wielkości na europejskim rynku przewoźnik, który specjalizuje się głównie w transportowaniu węgla do elektrowni. To przewoźnik towarowy. Na początku drugiej dekady XXI wieku zarząd PKP zdecydował się na zatrudnienie prywatnych doradców celem przygotowania i przeprowadzenia procesu prywatyzacji. Współpracę w charakterze doradców prywatyzacyjnych podjęły wówczas Dom Maklerski Banku Zachodniego WBK, stanowiącego własność BZWBK, którego przypominam, bo tu po raz kolejny ta osoba nam wraca w tle tych historii, o których dzisiaj rozmawiamy. Prezesem wówczas BZWBK był Mateusz Morawiecki, obecny premier. Oraz kolejnym doradcą była firma konsultingowa McKinsey. Przedstawiona przez nich analiza wykazała, że wprowadzenie PKP Cargo na giełdę nie jest realne, ponieważ w Europie rzadko spotyka się podobne przypadki. Sugerowanym wówczas przez te dwa podmioty rozwiązaniem wydawało się znalezienie tak zwanego inwestora strategicznego z branży transportowej. BZWBK i McKinsey przystąpiły do selekcji potencjalnych partnerów i wytypowało kilkanaście firm do rozmów. Ostatecznie na tak zwanej krótkiej liście znalazły się firmy z branży. Czeska firma przewozowa AWT, czeskie Drachy, czyli państwowy przewoźnik towarowy, rosyjskie Żelazne Jedrogi, czyli Koleje Rosyjskie, którymi zarządzał przyjaciel i bliski współpracownik Putina Władimir Jakunin. Rozpoczęto negocjacje, podczas których czeskie Drachy oraz AWT wyceniły wartość PKP Cargo na około 2 miliardy złotych. Jednakże prawdziwym faworytem, wspieranym, jak wynika z informacji medialnych, przez BZWBK stała się Staraja Gruzowaja Kompania, rosyjska firma zajmująca się przewozem towarów w Rosji i Kazachstanie, kontrolowana wówczas przez wymienionego już przeze mnie Władimira Jakunina, ówczesnego szefa rosyjskich kolei. Oferowali oni niemal 3 miliardy złotych za przejęcie polskiej firmy. Dominującą działalnością WGP, czyli tej firmy, był transport węgla. Przejęcie PKP Cargo otworzyłoby rosyjskim kopalniom dostęp do polskiego oraz europejskiego rynku przewozów. Ostatecznie zarząd PKP, którym w latach 2012-2015 kierował Jakub Karnowski, zablokował możliwą sprzedaż PKP Cargo Rosjanom i zakończył współpracę z doradcami. Na jesieni 2013 roku PKP Cargo, realizując nową strategię prywatyzacyjną, zadebiutowało na giełdzie, sprzedając 67% akcji za 2 miliardy 200 milionów złotych i, co ważne, nie tracąc przy tym kontroli nad spółką, kontroli przez Skarb Państwa. Pozyskany kapitał został zainwestowany w zakup czeskiej spółki przewozowej ATW, ledwie 2 lata wcześniej typowanej do przejęcia polskiego PKP Cargo. W 2015 roku, uwaga, PKP Cargo po tych decyzjach było warte 4 miliardy złotych. Warto zerknąć na aktualne notowania na giełdzie papierów wartościowych. Dzisiaj, czyli po 8 latach rządu PiS-u, rynkowa wartość spółki to
około 365 milionów złotych, czyli około 10 razy mniej. Bardzo ciekawym wątkiem w tej sprawie, na który na pewno musimy zwrócić uwagę, na co zwrócił uwagę obecny tutaj na sali pan redaktor Tomasz Piątek, jest osoba Dawida Hekstera, wieloletniego niezależnego dyrektora i konsultanta w wielu spółkach, bankach, funduszach inwestycyjnych działających w Rosji i Kazachstanie, który, uwaga, był współpracownikiem Mateusza Morawieckiego i pana Jakunina. Od 2010 roku zasiada on w Radzie Nadzorczej Banku Mateusza Morawieckiego, ówczesnego prezesa BZWBK, obecnie Santander Bank Polska. Obecnie prokuratura, to jest ciekawa rzecz, bo pewno państwo pomyśleliby, że prokuratura bada te sprawy, nie? Prokuratura bada całkiem inne sprawy. Prowadzi ona postępowanie przeciwko Jackowi Karnowskiemu i zarzuty prokuratury dotyczą, uwaga, Jakubowi, przepraszam, Karnowskiemu, dotyczą transakcji zakupu czeskiego przewoźnika kolejowego, który radykalnie podniósł wartość PKP Cargo. Nie będę tego rozwijał, bo to wątek poboczny, aczkolwiek ciekawy, na co zwróciła uwagę prokuratura. Dziękuję, panie senatorze. Prosiłbym o dyscyplinę czasową, tak abyśmy mogli tą komisję przeprowadzić sprawnie. Jeżeli pan senator ma jeszcze jakieś... To jeszcze jeden bardzo krótki, tu pozwolę sobie tylko proszę hasłowo, bardzo. Chociaż temat jest też bulwersujący. Bardzo proszę, panie senatorze. Jest to zerwanie przetargu na Caracale. W 2016 roku rząd PiS-u zerwał wart 13 miliardów 500 milionów kontrakt na 50 śmigłowców bojowych, wielozadaniowych Caracal, produkt koncernu Airbus. Jak wynika już z ujawnionych w tak zwanej aferze mailowej informacji, politycy tej partii z Antonim Macierewiczem na czele jeszcze przed wygranymi wyborami szukali pretekstu do unieważnienia przetargu, posługując się nieprawdziwymi, kłamliwymi argumentami. Do tak zwanego wykończenia Caracali przyznał się publicznie bliski współpracownik Antoniego Macierewicza, były przewodniczący podkomisji smoleńskiej Wacław Berczyński. Skutkiem tej skandalicznej sytuacji decyzji Antoniego Macierewicza jest to, że Polska musiała zapłacić koncernowi Airbus odszkodowanie w wysokości 80 milionów złotych, ale są gorsze konsekwencje. Do tej pory polska armia nie posiada odpowiedniej ilości właściwych śmigłowców bojowych. Jednocześnie zerwanie tej umowy bez szybkiego zapewnienia siłom zbrojnym alternatywnego rozwiązania z całą pewnością wpisuje się w działanie na szkodę bezpieczeństwa państwa polskiego i obniżenie jego potencjału obronnego, jak również osłabia pozycję wizerunkową Polski jako mało wiarygodny, nieprzewidywalny partner. Dodatkowo uderzyło to w polski przemysł zbrojeniowy, w tym zakłady lotnicze w Łodzi, które miały się rozwinąć w szyre zaangażowaniu w realizację tego kontraktu. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie senatorze. To może ja sobie w tej chwili udzielę głos. Chciałem również zgłosić do prac komisji propozycję, aby komisja zajęła się co najmniej dwoma sprawami, które chciałem zgłosić. Jedna to jest sprowadzanie gazu płynnego LPG z Rosji już po agresji Rosji na Ukrainę w kwietniu 2022 roku. Senat wniósł poprawkę do tak zwanej ustawy sankcyjnej zakładającą objęcie zakazem importu i tranzytu gazu płynnego LPG z Rosji i Białorusi. Jednakże większość sejmowa, którą kontroluje Prawo i Sprawiedliwość, odrzuciła tę poprawkę. Wicepremier Jacek Sasin w publicznych wystąpieniach dodawał, że od importu gazu LPG z Rosji odejdziemy do końca 2022 roku. Niestety gaz nadal jest sprowadzany i nie jest objęty sankcjami, a wielkość importu LPG z Rosji w 2022 roku wzrosła dwukrotnie względem roku poprzedniego. Ta kwestia oczywiście domaga się wyjaśnienia, jest bulwersująca. Tym bardziej, że bardzo wiele osób związanych z Prawem i Sprawiedliwością zaangażowanych jest w różnego rodzaju przedsięwzięcia związane z importem LPG do Polski.
Między innymi tą sprawą zajmuje się polsko-rosyjska spółka Transgaz, nie objęta żadnymi sankcjami. Jednym z dwóch właścicieli tej spółki jest spółka PKP Cargo Connect. I tu się pojawiają nazwiska osób związane z obozem władzy. Drugim współwłaścicielem spółki Transgaz jest rosyjska spółka Polski Gaz, formalnie zarejestrowana w Wiedniu i należąca do Olgi Gołdakowskiej, żony oligarchy Jakowa Gołdowskiego, który jest udziałowcem przyznającym się do kontaktów i współpracy z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Rosji. Kolejną sprawą, którą chciałbym, aby komisja zajęła się w najbliższej przyszłości lub organy państwa wtedy, kiedy w Polsce nastąpią rządy prawa, to jest działalność podkomisji smoleńskiej. W 2016 roku ekspertem polskiej podkomisji do spraw ponownego zbadania wypadku lotniczego podsmoleńskiej, powołanej przez ministra obrony narodowego Antoniego Macierewicza, przy Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego został niejaki Andrzej Iłarionow. W latach 2000-2005 był on doradcą prezydenta Rosji Władimira Putina. A Iłarionow pracował dla amerykańskiego libertańskiego think tanku głoszącego hasła izolacjonistyczne w odniesieniu do USA oraz zanim doszło do napaści Rosji na Ukrainę, potrzebę zniesienia sankcji na Rosję. Iłarionow w Ukrainie został uznany za rosyjskiego agenta wpływu i kreta Kremla. Działalność Iłarionowa w podkomisji smoleńskiej nigdy nie została wyjaśniona i jest utrzymywana przez Prawo i Sprawiedliwość w tajemnicy. Należy mieć na uwadze, że prace podkomisji, jak i cała sprawa katastrofy smoleńskiej trwale podzieliła polskie społeczeństwo. Katastrofa stanowi swoisty fundament, na którym PiS zbudował swoją obecną konstrukcję polityczną opartą na teorii konfliktu. Bardzo ważną publikację w tej sprawie wydał i napisał redaktor Grzegorz Rzeczkowski. Katastrofa posmoleńska. Kto rozbił Polskę? Jest pytanie, kto miał interes w tym, żeby rozbić polską wspólnotę narodową? I chciałbym zgłosić jeszcze kolejną ważną sprawę. Ona jest dla mnie szczególnie ważna, bo jestem z Pomorza, a rzecz dotyczy sprzedaży udziałów rafinerii gdańskiej firmie, między innymi firmie Saudi Aramco. Dokonana przez PKN Orlen w ramach fuzji z Lotosem transakcja sprzedaży 30% udziałów rafinerii gdańskiej w firmie Saudi Aramco z uwagi na jej charakter wzbudziła ogromne kontrowersje i była przedmiotem wielu dociekań i analiz prawniczych. W drugiej części komisji będziemy wysłuchiwać profesora Siemiątkowskiego, który przygotował w tej sprawie istotną ekspertyzę. Proszę Państwa, ta sprawa domaga się wyjaśnienia, ponieważ Saudi Aramco to podmiot pozostający w 100% poza kontrolą rządu saudyjskiego, znajdujący się pod kontrolą rządu saudyjskiego. To jest nie tylko sojusznika Rosji, ale też sprzymierzeńca Federacji Rosyjskiej. Najnowsze wypowiedzi przedstawicieli najwyższych władz politycznych Federacji Rosyjskiej i Królestwa Arabii Saudyjskiej, na przykład w sprawie ograniczenia wydobycia ropy do końca roku, wyraźnie wskazują na zacieśnianie stosunków politycznych i gospodarczych pomiędzy tymi państwami, bez względu na inwazję na Ukrainę. Wskutek transakcji Polska wyzbyła się kontroli nad infrastrukturą krytyczną w rafinerii gdańskiej. Na marginesie trzeba dodać, że najnowocześniejsza infrastruktura przerobu ropy naftowej nie tylko w Polsce, ale w tej części Europy, w którą w ostatnim okresie zainwestowano ponad 10 miliardów złotych. Sprzedano na rzecz Saudi Aramco podmiotu zacieśniającego współpracę z Rosją. Z mojej strony to są te trzy propozycje. Czy ktoś z Państwa senatorów jeszcze chciał zgłosić propozycję? Proszę bardzo, senator Aleksander Pociej. Dziękuję. Już bardzo krótko. Uważam i proponuję, żebyśmy przyjrzeli się aferze wizowej. Otóż analiza danych za ostatnie kilka lat zamieszczanych na rządowej stronie migracje.gov.pl wyraźnie uwidacznia dynamiczny wzrost
liczone w tysiącach, tak wielkości składanych dokumentów wizowych, jak i ilości przyznawanych pozwoleń. Polska została niedawno wstrząśnięta aferą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Prawo i Sprawiedliwość przekonuje, że to jest tylko i wyłącznie afera korupcyjna, natomiast musimy popatrzeć na skutek. Otóż nie tak dawno odbyła się debata w Parlamencie Europejskim na temat skutków tej afery i tam z dwóch stron, ze strony przeciwników Unii Europejskiej, czyli właśnie reprezentantów Frontu Narodowego, ale również ze strony zwolenników padły wątpliwości co do tego, czy Polska powinna być w strefie Schengen, czy nie. To jest olbrzymie zagrożenie dla Polski i skutki, no to jeszcze raz, to tylko i wyłącznie jest marzenie Rosji, żeby doszło do takiego wstrząśnięcia, jeżeli chodzi o sytuację Polski w Europie. I bez wątpienia ten chaos i negatywne komentarze, jakie pojawiają się z prokurowanym przez rząd PiS nieprawidłowością w procederze wizowej, no są one, tak jak powiedziałem, na rękę Rosji czy Białorusi, osłabiając po raz kolejny Polskę wizerunkowo pod kątem wiarygodności na arenie międzynarodowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie senatorze. Czy są jeszcze zgłoszenia państwa senatorów? Nie widzę. Wysoka Komisja, no, zgłoszono 18 spraw, które wymagają w interesie publicznym, w interesie bezpieczeństwa państwa polskiego wyjaśnienia przez organy państwa, które w okresie ostatnich 8 lat nie były skłonne podjąć działań wyjaśniających. Czy my mam pytanie do Sekretariatu Informatyka. Czy te sprawy zostały spisane i czy możemy je pokazać w tej chwili komisji? Ja te sprawy wobec tego proszę członków komisji o sprawdzenie, czy któraś ze spraw, które były zgłaszane, nie została pominięta. Wydaje mi się, że są wszystkie. Tak, proszę państwa, jest 18 spraw, które ja sobie wynotowałem. Proszę Wysoką Komisję, czy są uwagi do tych propozycji? Jeżeli nie ma, to ja poddam pod głosowanie wykaz spraw, agendę istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa spraw, którymi powinna zająć się komisja w swoich działaniach i które też, myślę, zgodnie rekomendujemy przyszłym organom praworządnego państwa, aby podjęły w tej sprawie działania. Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem propozycji 18 spraw widocznych i podświetlonych, które zgłosiliście państwo w debacie? Kto jest za? Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że komisja przyjęła do dalszych działań i rekomenduje instytucjom i organom państwa 18 spraw, które domagają się wyjaśnienia. Dziękuję bardzo. Zamykam ten punkt porządku posiedzenia. Otwieram punkt drugi. Wysłuchanie profesora doktora habilitowanego Tomasza Siemiątkowskiego. Zapraszam, panie profesorze, do stołu vis-a-vis komisji. Witam serdecznie.
Pan profesor Siemiątkowski jest ekspertem komisji i macie państwo w materiałach komisji rzetelną, bardzo ważną, istotną ekspertyzę, o której za chwilę pan profesor będzie komisji, będzie tą ekspertyzę komisji przedstawiać. Pan profesor doktor habilitowany Tomasz Siemiątkowski jest adwokatem, doktorem nauk ekonomicznych, doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownikiem Katedry Prawa Gospodarczego, członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w kadencji 2015-2019. Przebywał na renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych w Minnesocie, Berkeley i wielu innych bardzo znanych ośrodkach akademickich. Pan profesor Siemiątkowski był pomysłodawcą oraz współautorem ustawy o kontroli niektórych inwestycji przyjętej przez Sejm niemalże jednogłośnie w 2015 roku. Pełnił też funkcję doradcy prawnego społecznych akcji o dziejową sprawiedliwość, a także doprowadziła do uchwalenia ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Ta akcja, to ważne, umożliwiła oskładkowanie okresów działalności opozycyjnej, a przez to zwiększenie podstaw wyliczania wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych byłych opozycjonistów. Autor monografii Prokura w spółkach prawa handlowego oraz Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółkach kapitałowych, współautor i współredaktor czterotomowego komentarza do Kodeksu spółek handlowych. W roku 2022 otrzymał od Dziennika Rzeczpospolita nagrodę za działalność pro bono na rzecz wolności mediów w Polsce. W 2018, 2020, 2021 i 2022 roku lider rankingu kancelarii prawniczych w ramach plebiscytu Dziennika Rzeczpospolita w dziedzinie prawo spółek i prawo handlowe. Ma to kolosalne znaczenie z punktu widzenia zainteresowania komisji przedmiotem, który jest w drugim punkcie posiedzenia komisji. Panie profesorze, ja zaproponuję, aby pan w pierwszej części tego punktu przedstawił w swobodnej wypowiedzi skrót ekspertyzy, którą pan przedstawił i przesłał komisji, a potem senatorowie mogliby ewentualnie zadać, gdyby kwestia, którą pan poruszy, była jeszcze przedmiotem jakichś wątpliwości, pytania senatorów. Oddaję panie profesorze głos i proszę o zwięzłą wypowiedź. Bardzo dziękuję. Pani marszałek, panie przewodniczący, pani senator, panowie senatorowie. Zwięźle, to znaczy postaram się mówić dość szybko i mam nadzieję wartko. Tę ekspertyzę przygotowałem wraz z panem profesorem Aleksandrem Kapesem, który jest ze mną dzisiaj tutaj na sali. Reprezentuje on Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, jest kierownikiem Zakładu Prawa Handlowego, a zatem mieści się oczywiście w tym zakresie również prawo spółek. Współpracując doprowadziliśmy do takiego właśnie dokumentu. To formalnie też już jest w informacji Senatu. Rzecz jest niesłychana. To znaczy, im dłużej człowiek analizuje tę transakcję od każdej strony, czyli najpierw od legislacyjnej, która otworzyła drogę do tej transakcji, stronę legislacyjną, potem analizując stronę prawną i analizując skutki, pojawia się refleksja i ona narasta, która nie polega na zdumieniu, tylko polega na przerażeniu, jak w ogóle do takiej sytuacji mogło dojść. Pokrótce zasygnalizuję państwu te fakty, bo będę mówił tylko o faktach. Nie będę mówił o ocenach i o hipotezach. Hipotez w tej sprawie jest wiele, być może przy okazji odpowiedzi na pytania ja kilka rzeczy pozwolę sobie zasugerować, dlatego że hipotez jest sporo, ponieważ Orlen jest zamkniętą twierdzą. Nikt nie widział oryginalnych dokumentów. Orlen nie wpuścił do spółki Najwyższej Izby Kontroli. W związku z tym mamy do czynienia z kolejną patologią, ale nie o niej myślałem, mówiąc, że jest to rzecz przerażająca. Otóż
wskutek przygotowań, jak rozumiem, choć to jest moja hipoteza, do tej transakcji zdemolowano system bezpieczeństwa korporacyjnego w Polsce. Mieliśmy ustawę, która została uchwalona w roku 2015, praktycznie rzecz biorąc jednogłośnie w lipcu, chwilę przed wyborami. Pamiętajmy o tym. I wszystkie strony polityczne, wszystkie stronnictwa reprezentowane w parlamencie głosowały za przyjęciem tej ustawy, która wprowadziła bardzo czytelny i to, co trzeba podkreślić, potencjalnie, bo on nie był weryfikowany, on nie był testowany tak naprawdę do tego momentu. On by został przetestowany w momencie, gdyby ta ustawa nie została zmieniona poprzez usunięcie bezpiecznika, głównego bezpiecznika dla systemu bezpieczeństwa państwa, a konkretnie korporacyjnego, bo chodziło o blokowanie możliwości przejmowania kontroli nad strategicznymi polskimi spółkami. W istocie rzeczy taki był cel tej ustawy. Notabene oglądałem państwa posiedzenie dzisiaj przed chwilą i ta ustawa powstała, pomysł ustawy powstał w 2014 roku, chwilę po kolejnej próbie przejęcia Azotu, grupy Azot. Ponieważ miałem wówczas wiedzę, że takie ustawodawstwo już w innych krajach istnieje. W zespole my przepracowaliśmy to i ja sam zaproponowałem opracowanie tej ustawy. Prace oczywiście trwały przez rok i dokładnie rok w lipcu 2015 roku, czyli rok później ta ustawa została uchwalona, tak jak powiedziałem, jednogłośnie. Ona się opierała, powiem krótko, na trzech elementach. Jeżeli inwestor zagraniczny, zwłaszcza spoza Unii i OECD, albo pośrednio spoza Unii lub krajów OECD, miałby uzyskać w polskim podmiocie uznawanym za strategiczny albo tak zwane istotne uczestnictwo, czyli co najmniej 20% głosów. W skrócie mówiąc, a propos Aramco, mamy 30%, czyli ta ustawa już miała nastawione jak gdyby na ochronę swoje czujniki, bądź też przejąć dominację nad spółką, czyli uzyskać nad nią pełną kontrolę, wówczas włączały się mechanizmy ustawowe. Taki inwestor powinien był zgłosić zawiadomienie, że zamierza, czyli kontrola była uprzednia. W niektórych krajach jest następcza, czyli stwierdza się prawidłowość ex post. Natomiast tutaj ex ante powinien zgłosić taką informację i miał organ kontrolny w postaci odpowiedniego ministra właściwego ze względu na branżę. Ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, która spółka w danym momencie, gdyby taka operacja miała nastąpić, która spółka podlegała ochronie tej ustawy. Każda spółka, która była podmiotem chronionym, to znaczy znajdującym się w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów. Świadomie, z rozmysłem, nie chcieliśmy tego zrobić w ustawie, bo sytuacja jest dynamiczna i się zmienia. Elastyczność rozporządzenia Rady Ministrów, być może to jeszcze dzisiaj do tego wrócimy, elastyczność jest taka, że można to zrobić właśnie w kilka dni. W związku z tym rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie wykazu spółek chronionych przez tę ustawę zawierało załącznik i tam technicznie rzeczywiście padały tylko firmy, czyli nazwy tych spółek. Zupełnie na boku powiem, że Orlen S.A., wówczas PKN Orlen S.A., od sierpnia 2016 roku na tej liście się znajdował. Grupa Lotos S.A., ani też Rafineria Gdańska do czasu, czyli do dnia 1 stycznia 2023 na tej liście się nigdy nie znalazła. Odpowiedź na to pytanie, które jest pytaniem zdumiewającym i retorycznym i właściwie ani prakseologicznie, ani logicznie, ani formalnie, ani państwowo nie można znaleźć na to odpowiedzi. Skoro chronimy Orlen, ale nie chronimy grupy Lotos, która jest siostrzaną spółką w branży. My mamy w Polsce w istocie dwie rafinerie i dwie spółki. No dzisiaj mamy półtorej rafinerii albo jedną rafinerię. To zależy od tego, z której strony spojrzymy. Ale już mamy tylko jedną spółkę, bo obie rafinerie nominalnie należą do Orlenu po połączeniu z grupą Lotos. Ta spółka się nie znalazła, mówię o grupie Lotos, ani o rafinerii gdańskiej, nigdy na tej liście do momentu po transakcji. Nie wiem dlaczego i nie umiem sobie na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast myślę, że odpowiedź na to pytanie, dlaczego się nie znalazła, ale znalazła się zaraz po transakcji, no to będzie już należało do Wysokiej Komisji, aby takie odpowiedź na to pytanie znaleźć.
W tym całym systemie ochronnym spółka znajdująca się na liście, a rafineria się na niej nie znajdowała, była chroniona w ten sposób, że nabywca, tak jak powiedziałem, zwracał się do organu kontroli, do właściwego ministra, a tenże wydawał zgodę albo decyzję, tak lub nie. Tak było pierwotnie, do 2020 roku. Ale to nie minister, taki czy inny, w danym momencie, czy w tamtym momencie był fundamentalnym mechanizmem ochronnym. Fundamentalnym mechanizmem ochronnym, można by powiedzieć, że źrenicą oka tego systemu był komitet konsultacyjny. Dlatego, że taki minister, który miał wyrazić zgodę na transakcję bądź sprzeciwić się tej transakcji, miał obowiązek, miał nakaz w ustawie zwrócić się do komitetu konsultacyjnego. Kluczowa źrenica oka, innymi słowy, systemu. Ten komitet konsultacyjny był tak ważny dlatego, że po pierwsze był reprezentatywny. Składał się z 22 osób. One reprezentowały 22 instytucje, 4 służby specjalne, czyli właściwie wszystkie poza CBA, która tutaj nie jest akurat merytorycznie nie znajdowała zastosowania. Czyli wywiad wojskowy, kontrwywiad wojskowy, wywiad cywilny, kontrwywiad cywilny. Przedstawiciele 14 ministrów, no, którzy musieli uzgadniać to ze swoimi szefami, czyli ministrami. Przedstawiciel premiera. No i oczywiście dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, prezes UKE i prezes URE. 22 osoby dysponujące bardzo kompleksową wiedzą. Można by powiedzieć, że ten komplet osób dysponował kompleksową, pełną wiedzą instytucjonalną o Polsce. Wiedzą o państwie, o kwestiach bezpieczeństwa, w tym energetycznego, o aktualnej sytuacji geopolitycznej, geostrategicznej, o sytuacji gospodarczej w ujęciu regionalnym, krajowym, globalnym i trzeba było ich zapytać. Ale trzecia istotna kwestia była taka, że ten zespół, mając wiedzę i będąc reprezentatywny zgodnie z zasadą, że nie ma jednej osoby, która ma pełną wiedzę, był merytoryczny, bo on na końcu, podejmując decyzję sprzeciwiającą się transakcji, był obowiązany zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne. To jest expressis verbis napisane w ustawie. Miał powiedzieć, dlaczego nie ze względów faktycznych i dlaczego nie ze względów prawnych. I teraz przychodzi COVID. Maj 2020 roku, najbardziej krytyczny moment, pierwszy lockdown, pierwsze, że tak powiem, dezorientacja całego społeczeństwa i nagle ktoś, nie wiem kto, i to jest pewnie również do zadań Wysokiej Komisji jako potencjalnych celów, można to włączyć. Nie wiem kto postanawia tę ustawę zmienić. Postanawia tę ustawę zmienić w sytuacji, kiedy, przepraszam za kolokwializm, ale na pstryknięcie palcem można było dopisać rafinerię, ale chyba chodziło o to, żeby jej nie dopisywać, do wykazu. Rada Ministrów zrobiłaby to w ciągu technicznie jednego posiedzenia. Rozporządzenie Rady Ministrów, proszę Państwa, składa się z półtorej strony. To jest jedna kartka, niecała papieru. Wystarczyło to zrobić po prostu na pstryknięcie palca. Ale ktoś postanawia, notabene o to pani poseł Czernow w Sejmie pytała, dlaczego się zmienia ustawę. Ktoś postanawia zmienić ustawę. I przy zmianie tej ustawy demoluje ten system, bo mówiąc w skrócie, wyłącza bezpiecznik, czyli wysuwa ze ścieżki uzyskiwania zgody komitet konsultacyjny. Czyli pozostawia system w taki, tak skonstruowany, że jedna osoba, nie 22, jedna instytucja, nie 22, notabene Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zupełnie nie wiadomo z jakiego merytorycznego powodu, bo Urząd Antymonopolowy zajmuje się rynkiem i monopolem, a nie zajmuje się bezpieczeństwem państwa. W związku z tym nie wiadomo dlaczego zrzucono to na barki jednej tylko osoby. Uważam, że niesłusznie i od tej osoby, od prezesa UOKiK-u w sposób zupełnie niezależny, ale przy okazji powiedziano, komitetu konsultacyjnego nie będzie. I to z punktu widzenia legislacyjnego jest największa, największe, uciekam od słów kolokwialnych, chociaż zawsze to powiadał Einstein, że jak chcesz obiecać rzeczywistość, to elegancję zostaw krawcom.
No to jest skandal czy afera, to dla prawnika nie jest właściwe słowo. Ale jest to niewyobrażalna i nieznana mi, ja zajmuję się legislacją od 2000 roku, sytuacja nadużycia w procesie legislacyjnym. Otóż nie tylko wprowadzono ustawę, która miała wyłączyć komitet konsultacyjny po to, żeby 22 instytucje się nad tym nie zastanawiały, bo ja obywatelsko patrząc jestem przekonany, że komitet konsultacyjny składający się z 22 instytucji nie wyraziłby zgody albo inaczej wydałby decyzję sprzeciwiającą się transakcji z Saudi Aramco co do przedmiotu, czyli rafinerii gdańskiej. Ale niestety ten proces legislacyjny wyglądał, nie mam na to czasu teraz, może przy okazji pytań, ten proces legislacyjny to był proces, w którym wszystkim uczestnikom jego, czyli posłom i senatorom, czy posłankom, posłom, senatorkom i senatorom, zrobione wodę z mózgu. Kiedy czytamy ustawę, projekt ustawy, która doprowadziła do łatwego, szybszego, z ominięciem komitetu konsultacyjnego przedsięwzięcia, realizacji przedsięwzięcia Saudi Aramco, kiedy czytamy projekt tej ustawy i uzasadnienie, to jest dokładnie jak w filmie Iluzja. To był artystyczny wyraz nowego kina. Co innego widzimy na ekranie, co innego słyszymy. Bardzo ciekawe przeżycie w ogóle, jak chodzi o widza i fanatyka kina. Natomiast my w tym przypadku mamy film Iluzja w tej ustawie. My czytamy inne przepisy w projekcie i inne uzasadnienie. Jak Państwo będą sobie życzyli, to ja Państwu pokażę na przykładach, na czym to polega. To znaczy, jeżeli przykładowo w projekcie ustawy jest napisane, każdy obywatel w dniu deszczowym dostanie złotówkę, to w uzasadnieniu jest napisane, postanowiliśmy wprowadzić zasadę, że złotówka jest dla każdego obywatela w przypadku dnia słonecznego. Jest to dokładnie odwrotnie. Tam są nieprawdy w tym uzasadnieniu. Normalne sprzeczności ze stanem prawnym, ale sprzeczność to jest jedno, a nieprawda w uzasadnieniu, czyli zdania będące zdaniami kłamliwymi, miały chyba wprowadzić w błąd parlamentarzystów. W związku z tym w ekspertyzie oceniliśmy, że owa ustawa była uchwalona 19 czerwca 2020 roku w środku COVID-u, tego pierwszego najbardziej inwazyjnego. Była oczywiście merytorycznie błędna, była niedopuszczalna z uwagi na bezpieczeństwo korporacyjne, czyli bezpieczeństwo w ogóle państwa polskiego, niezasadna z punktu widzenia aksjologii prawa i zdewastowała cały system, umożliwiając, i tu przechodzę do drugiego, ostatniego punktu, umożliwiając nie tylko sprzedaż 30% udziałów rafinerii gdańskiej, bo możemy powiedzieć 30%, no to nie jest źle, bo 70% mamy cały czas przy sobie. Nie, my nie mamy 70%. My mamy 70% udziałów i straciliśmy kontrolę nad spółką. Straciliśmy całkowitą kontrolę nad spółką. To nie oznacza, że uzyskało ją Saudi Aramco. Myśmy ją stracili, bo mieliśmy ją w całości. Saudi Aramco współkontroluje z nami, ale z perspektywy państwa polskiego my nie kontrolujemy spółki, to znaczy infrastruktury krytycznej całej, stuprocentowej infrastruktury rafinerii gdańskiej. To oznacza, że na przykład jej modernizacja może się powieść, a może nie móc nastąpić, dlatego że okazuje się, że 18 kluczowych decyzji w spółce wymaga zgody naszego mniejszościowego wspólnika. Ta ustawa otworzyła drzwi do transakcji, która nigdy nie powinna mieć miejsca. Nie będę w tym momencie mówił o związku tej tezy z biznesową i prawną treścią umów, które stanowią podstawę tej transakcji, bo one są bardzo niekorzystne dla Orlenu, jego akcjonariuszy, Skarbu Państwa i bezpieczeństwa państwa. Chodzi mi o to, że co do zasady nie powinno być tej transakcji, a to, o czym mówi Orlen, tłumacząc się prezes Obajtek, że to Komisja Europejska narzuciła taki warunek, żeby sprzedać 1/3 rafinerii gdańskiej, to znowu powołując się na Einsteina i elegancję zostawiając Krawcom, można powiedzieć, że jest to brednia. To jest czysta brednia. Orlen zaproponował Komisji Europejskiej tę transakcję. 30%, zbycie 30% udziałów z punktu widzenia, powiedzmy, antymonopolowego czy koncentracyjnego. To Orlen to zaproponował. Ale nawet gdyby Orlen tego nie zaproponował, tylko Komisja Europejska, to Orlen powinien się był z tej transakcji wycofać. Bo ceną za tę transakcję, czyli za tę fuzję, która z punktu widzenia biznesowego jest bardzo, bardzo wątpliwa,
to ceną za to jest utrata kontroli nad całą rafinerią, czyli nad infrastrukturą krytyczną na wprost, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, gdzie definicja infrastruktury krytycznej spełnia, że tak powiem, odpowiada aktywom rafinerii gdańskiej. Wobec czego przecież nie komisja narzuciła, tylko zaakceptowała, a nawet gdyby narzuciła, to komisja nie narzuciła w ogóle połączenia z grupą Lotos. Komisja nie narzuciła ceny, która jest w zasadzie bezceną. Ta cena jest bezceną. Ta komisja nie narzuciła Saudi Aramco jako kontrahenta. Komisja tylko powiedziała, że jeżeli chcecie, to sprzedajcie 30% udziałów. A my już dzisiaj wiemy, że Amerykanie z Gasoil chcieli rozmawiać, tylko nikt ich nie dopuścił ani do negocjacji, ani nawet do złożenia oferty. I te okoliczności pewnie są bardzo ważne do ustania dla państwa. Już kończę. Co to znaczy? Po tej transakcji, której nie powinno w ogóle być, pomijam te niekorzystne dla nas postanowienia, konkretne postanowienia umowne różnych umów, Orlen, czyli państwo polskie, utraciło kontrolę nad spółką. Kontrola to znaczy możliwość podejmowania najważniejszych decyzji strategicznych, kluczowych, istotnych. Nie definiuje się tego wprost, ale w sposób samodzielny. Dzisiaj Orlen nie jest w stanie w samodzielny sposób podejmować takich decyzji. Czyli Orlen, czyli państwo polskie, nie kontroluje spółki Rafineria Gdańska, utracił kontrolę nad infrastrukturą krytyczną. Tracąc kontrolę nad infrastrukturą krytyczną, można powiedzieć, że gdybyśmy uwzględnili ten fakt, szereg innych postanowień umownych plus cenę, która jest bezceną, bo proszę zwrócić uwagę, że cena wynosi 1 miliard 150 milionów złotych, zwrócona zdaje się w czasie dywidendy za poprzedni kwartał, czyli każdy z nas mógłby wymyśleć sobie, że weźmie kredyt z banku na 1 000 000 złotych i za 4 miesiące nam się to zwraca i mamy to, co kupiliśmy za 1 000 000. No bajka, prawda? Każdy by w taką bajkę zainwestował. Ale nawet jeśli, to ta cena jest za niska, jeżeli chodzi o aktywa nabyte. Nabyto 30% aktywów. I jeśli sprzedaje się 30% aktywów, to bywa, że daje się kontrolę albo współkontrolę, ale współkontrola to jest kolejna kwota. Czyli cena transakcyjna składa się z dwóch elementów. Cena za aktywa, bo wartość udziałów, które kupowało Aramco, to jest wartość udziałów, to jest wartość aktywów netto, które przypadają na te udziały. To jest jedna część ceny. Druga część ceny, ogromna, to jest cena, którą się płaci za kontrolę, podczas kiedy nabywca nie płaci za dużo udziałów, tylko za niewiele udziałów, bo zapłacił raptem za 30%. To oznacza, że ta transakcja była przeprowadzona nieprawidłowo, ze szkodą dla bezpieczeństwa państwa i jako taka, uwzględniając to świadczenie, obciąża wprost członków zarządu i rady nadzorczej Orlen S.A., ponieważ zespół zrealizowanych przez nich czynności przy tej transakcji oznacza działania na szkodę spółki, to zarówno na gruncie prawa cywilnego, jak i prawa karnego. Dziękuję. Dziękuję panie profesorze. Przejdziemy do serii pytań. Prosiłbym o bardzo zwięzłe pytania i o bardzo zwięzłe odpowiedzi. Pani senator Mraska-Stanecka. Bardzo dziękuję, bardzo panie przewodniczący. Panie profesorze, ja się bardzo szczegółowo zapoznałam z ekspertyzą prawną dotyczącą tej transakcji, tym bardziej, że my już z tym mieliśmy do czynienia, kiedy Senat próbował zablokować te transakcje. Na komisji pan profesor też o tym opowiadał i cały czas nurtuje mnie to pytanie w pana ocenie. Pan powiedział, że to musi się komisja tym zająć. Oczywiście, ale w pana ocenie. Dlaczego w tak krytycznym momencie, jak właśnie początek pandemii, ten pierwszy lockdown, wybrano nowelizację ustawy, zamiast właśnie, do czego skłaniałaby pandemia i ta sytuacja no niestabilna, nie wiadomo co się będzie działo, faktycznie nie wpisać kolejnych chronionych spółek do rozporządzenia właśnie w załączniku. Jaka jest pana opinia? Dziękuję pani senator. Panie profesorze, prośba o zwięzłą odpowiedź. Grupa Lotos nigdy nie była na liście rozporządzenia Rady Ministrów, czyli nie była w załączniku. Po transakcji 30 listopada
już 23 grudnia zostaje wydane nowe rozporządzenie, bo można było zmienić bądź wydać po prostu nowe. I tu jest to odformalizowana procedura w stosunku do uchwalenia ustawy. I powiedziałbym tak, 16 grudnia jest wydawane po transakcji nowe rozporządzenie. Od 1 stycznia, mogło być od 17 równie dobrze grudnia, LOTOS, rafineria gdańska dzisiaj, ale już za ramką na pokładzie niekontrolowana przez nas jest chroniona. Nie umiem sobie odpowiedzieć na to pytanie. Jedyne, co mi przychodzi do głowy jako efekt pewnego rozumowania logicznego, jest następujący. Można było wpisać rafinerię czy grupę LOTOS wcześniej albo rafinerię przed transakcją na tę listę. Ona byłaby chroniona, a gdyby była chroniona, to znaczy, że jej zbycie wymagałoby zgody Komitetu Konsultacyjnego, który nie został usunięty. Bo nie został usunięty, tylko ta procedura covidowa go nie uwzględniła, zdaniem autorów tej ustawy. Bo to jest kontrowersja. Zdaniem naszym, moim i profesora Kapesa, trzeba było w covidzie również zasięgnąć opinii Komitetu Konsultacyjnego. Ale oni mówią, że nie. No to jeszcze pogarsza ich sytuację. To znaczy, jeżeli nie, to zdemolowali system ochrony. I gdyby wpisali rafinerię, czy wcześniej LOTOS, potem rafinerię na listę, zrobiliby to szybko i nie zmienialiby ustawy, to osiągnęliby jeden efekt, ochronę rafinerii. Ale musieliby udać się do Komitetu Konsultacyjnego o zgodę. Bo tego poprzez wpis do listy rozporządzenia nie osiągnięto by. Więc w moim przekonaniu zmieniona ustawa była zmieniana nie po to, żeby ochronić LOTOS czy rafinerię, bo można było wpisać w jeden dzień. Nie 19 maja nie trzeba było czekać od kwietnia, robić projektów, przechodzić przez Sejm, Senat i Prezydenta, tylko wystarczyło, w ciągu jednego dnia rząd obradował cały czas online, można było to wpisać. Jakbyśmy wpisali rafinerię, to znaczy, że sprzedaż Saudi Aramco tych udziałów oznaczałaby zapytanie o zgodę Komitetu Konsultacyjnego, byłby to obowiązek ministra. W związku z tym zmieniano ustawę nie po to, żeby objąć ochroną, bo można to było zrobić szybciej, sprawniej i wcześniej, tylko po to, żeby nie było Komitetu Konsultacyjnego, który naszym zdaniem, powtarzam, i tak powinien być w tej nowej procedurze. Ale jeśli oni uważają, że nie powinien być, no to znaczy, że oni to robili zgodnie z procedurą, robili to tylko w tym celu, żeby tego komitetu nie było. I teraz pierwszy przypadek, jeżeli chodzi o informacje z uzasadnienia. Co jest napisane w uzasadnieniu? W uzasadnieniu jest napisane mianowicie, że w uzasadnieniu tej ustawy jest napisane, następujące są napisane słowa. Dlaczego zmieniamy? Obecne przepisy ustawy o kontroli, czyli obowiązujące w momencie nowelizacji, nie są wystarczające, ponieważ chronią kilka kluczowych polskich spółek. Przecież to jest przedszkolny argument, proszę Państwa. Było ich kilka na tej liście. I w tym dniu, kiedy pisano to uzasadnienie, w sporcie to się mówi, drukowano to uzasadnienie, to w tym momencie można było spisać i zrobić 300 spółek tego samego dnia. Można było zrobić wszystkie. Pamiętajmy, że to nie są tylko spółki Skarbu Państwa. To są również spółki prywatne, bo one stanowią nasze strategiczne aktywo, bądź też mają infrastrukturę krytyczną. I to jest to ograniczenie prawa własności, na które troszkę tam rugała nas przy okazji tej ustawy Unia Europejska. Może do tego wrócimy, bo potem panie profesorze, tę ustawę. Proszę dać także szansę. Chyba ten powód. Tak jest. Chyba ten powód. Że ustawa nie chroniła żadnej spółki. No nie chroniła, bo rozporządzenie było puste. Trzeba było je wypełnić i wprowadzić 300 spółek tego samego dnia i ono już by chroniła. To jest nieprawda, co jest napisane w uzasadnieniu. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa senatorów? Senator Krzysztof Kwiatkowski, proszę o, przypominam, zwięzłe pytania i bardzo zwięzłe odpowiedzi, bo pytań jest więcej. Dziękuję. Czy do tej pory, panie przewodniczący, jest w miarę zwięźle? Dziękuję. Panie przewodniczący, panie profesorze, kieruję oczywiście te słowa do pana profesora Siemiątkowskiego, ale i pana profesora Kapesa. Jako były minister sprawiedliwości, prokurator generalny, wielokrotnie mogłem się przekonać o waszej fachowości i polska administracja publiczna z waszych opinii wielokrotnie w przeszłości korzystała. Dwa króciuteńkie pytania. Pan użył bardzo daleko idącego sformułowania o iluzji wręcz w rozbieżności między uzasadnieniem a projektem, a zapisami ustawy. Czy mógłby pan to rozwinąć? I druga rzecz, czy ja dobrze pamiętam, że LOTOS to tak naprawdę dopisano do wykazu spółek strategicznych dopiero jak się zrobiła gorąca dyskusja o tym, że sprzedano te udziały i na jakich zasadach, kiedy już ta informacja się pojawiła w przestrzeni publicznej i przepraszam za takie określenie, rząd został przymuszony do dopisania LOTOS-u do tej listy. Dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o dopisanie, to już troszkę wspomniałem. Transakcja jest 30 listopada, 16 grudnia już jest nowe rozporządzenie, nowe, obejmujące rafinerię gdańską, a wchodzące w życie 1 stycznia 2023. Oczywiście faktycznie pewnie przymuszono, tylko że to akurat tu się przysłowie, że lepiej późno niż później nie sprawdza, bo już było po transakcji. Natomiast to już nie ma sensu, bo rzeczywiście ustawa wprowadziła trochę więcej branż chronionych bez rozporządzenia. To już z samej ustawy się wpisuje. Nie trzeba było teraz wpisywać na rozporządzenie. To trzeba było bez nowelizacji, nie demolując systemu, wpisać przed transakcją. To jest odpowiedź na pytanie pierwsze. Iluzja. Prześledziłem, proszę państwa, wszystkie stenogramy sejmowe i senackie. I mamy tutaj różne sformułowania. Iluzja, czyli rozdźwięk między uzasadnieniem a treścią projektu, czyli co innego jest tu, a co innego jest tu. No, skoro tam było co innego widać, a co innego słychać, to stąd to wynikało. Otóż ta ustawa przecież zliberalizowała w sposób dramatyczny cały system. Skoro jeden człowiek zamiast 23 ludzi, organ plus komitet konsultacyjny 23 osoby, czyli 23 instytucje, bo mówimy o całym zapleczu instytucjonalnym, mają zdecydować 23 instytucje, decyduje jedna instytucja. To znaczy, to jest dramatyczna liberalizacja, chociaż to jest, nie jest wystarczające i adekwatne słowo. Natomiast w takich okolicznościach to zrobiono, a przywołajmy pewne okoliczności i słowa. Czyli zdumiewające w tym kontekście są wypowiedzi przedstawiciela rządu, to był podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, który podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w odpowiedzi na pytanie posłanki Zofii Czernow, dlaczego tak duże zmiany w ustawie o kontroli wprowadza się właśnie w ustawie covidowej, to jest inna sprawa, dlaczego wcisnąć to w zmianę 200 ustaw, co było strategiczne. W COVID-zie wszystko było ważne, no ale jednak jakieś priorytety były. Pan reprezentujący rząd odpowiedział, że proszę zwrócić uwagę, że przepisy są pomyślane jako epizodyczne. Motywacją, dla której Komisja Europejska zachęca państwa członkowskie do przyjmowania takich przepisów, na przykład teraz Niemcy, a wcześniej Hiszpania, to akurat nie jest najlepszy przykład, ale co jest motywacją? Mamy do czynienia z taką wyjątkową i powiedzmy bardzo trudną do przewidzenia sytuacją, jaką jest pandemia, która ma też swoje skutki gospodarcze. Jeden z skutków jest taki, że bardzo spadają wyceny na przykład spółek giełdowych. Prawdopodobnie one spadają. Można postawić też, że w oderwaniu od tego fundamenty spółki są zdrowe, a cena jest mała. Czyli chcemy to wzmocnić. No to właśnie wzmocniono. Proszę pamiętać, że na końcu tego wszystkiego stoi transakcja, a transakcja, przepraszam pana senatora Kwiatkowskiego, miała kryptonim Kwiatek. Transakcja Saudi Aramco nosiła kryptonim Kwiatek. I bardzo ładny kwiatek z tej transakcji wyszedł. Natomiast pytanie jest takie, no właśnie, dlaczego mówić posłance Czernow, że Komisja Europejska nas do czegoś zachęca? Komisja Europejska nas zachęcała, nas, kraje członkowskie, ale te, które nie miały rozwiązań. Bo myśmy je mieli wcześniej. Niemcy je mieli wcześniej. Austriacy je mieli wcześniej. Myśmy jeździli do Austrii, rozmawiali z austriackimi urzędnikami, jak oni pracowali nad tą ustawą. I przed COVID-em w 15 roku Komisja Europejska, słychać było pomruki. Teraz ona zrozumiała, żeby nam nie wyjechały aktywa z Unii Europejskiej, to ona zachęcała, ale nie nas. No nie można mówić pani posłance Czernow, że ktoś nas do czegoś zachęca, do czegoś nas zachęca, czego byśmy nie mieli. A jak mamy, to nas nie musi zachęcać. Ale nawet jak nas zachęca, to chyba do zaostrzenia, to też jest w uzasadnieniu napisane, że zwiększa się efektywność kontroli. No to odpowiedź na to pytanie jest. Wszystko można napisać w uzasadnieniu. Potem trzeba ocenić. I oczywiście są subiektywne zdania, można obiektywizować, natomiast jeżeli był komitet konsultacyjny, 23 instytucja jest jeden, to znaczy, że nieprawdziwe jest zdanie w uzasadnieniu. Można by powiedzieć nawet, że gdyby słowa przedstawiciela rządu z tego transkryptu, który czytałem, zestawić z tą transakcją, która nastąpiła za chwilę, zakładam, że on o niej nic nie wiedział, to można by powiedzieć, że ma niezwykły dar do antycypowania. Niezwykły dar antycypowania. Każdy ma jakiś dar. Na przykład pan podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, wtedy ono się tak nazywało, którym zarządzała chyba pani Emilewicz, ale mogę się mylić, miał dar antycypowania.
Czyli powiedział posłance Czernow, że komisja nas zachęca do tego, żebyśmy się utwardzili i chronili swoje podmioty. Dlatego, nie znając prawdopodobnie treści ustawy, referował ustawę, czytając to, co jest w uzasadnieniu. Jak czytał to, co jest w uzasadnieniu, to był przekonany święcie być może, że wzmacnia system. Tymczasem go rozszczelnił, a ja nazywam to, że on go zdemolował po prostu. On go zniósł. Tego systemu nie ma. To jest jeden cytat. Drugi profesorze, cytat taki sam jest też w Senacie, gdzie pan senator Klejna pytał. Prośba, bo czas komisji nas ogranicza o... Tak to już jest koniec. Dziękuję bardzo. Wobec tego ja pozwolę sobie zadać pytanie. Panie profesorze, bo nasza komisja została powołana przez Senat do spraw zbadania wpływów rosyjskich na decyzje organów władzy publicznej w Polsce. Oczywiście ten zakres jest szerszy. Chodzi w ogóle o wpływy rosyjskie na różnego rodzaju instytucje, osoby, podmioty, które wywołują skutek w sferze publicznej. No, chciałem pana zapytać o wskazanie korzyści, jakie wskutek zdarzeń, o których mowa w ekspertyzie, mogła odnieść albo wciąż odnosi Federacja Rosyjska. Ja rozumiem, że tutaj nie ma czarno na białym tych dowodów, ale hipotezy można stawiać. Bardzo proszę pana profesora o rozwinięcie tego mojego pytania. Dziękuję. No, hipotetycznie tylko mogę odpowiedzieć, oczywiście zastrzegając, że nie jest to moja dziedzina, w której czułbym się w pełni kompetentny, no ale pewne wnioski nasuwają się same i wynikają one przy całym braku wiedzy eksperckiej, jednak z wiedzy ogólnej. Po pierwsze, myśmy nie sprzedali 30% udziałów w sensie problemu. To nie jest problem. Sprzedaliśmy 30, mamy 70. W spółkach z OO kwalifikowana większość to 2/3, 66% i 66%. My mamy 70, bylibyśmy bezpieczni. Myśmy oddali kontrolę, to znaczy myśmy nie oddali tracąc. Myśmy utracili kontrolę i teraz mamy współkontrolującego. To oznacza, o czym mówiłem, że utraciliśmy kontrolę nad 100% infrastruktury krytycznej rafinerii gdańskiej. I to, że mamy 70% udziałów, nic nam nie daje. To jest bezpośrednia korzyść Federacji Rosyjskiej. Przecież korzyść Federacji Rosyjskiej jest wprost proporcjonalna do stopnia ubytku po naszej stronie. Jeżeli myśmy obniżyli swoje bezpieczeństwo energetyczne, bo z dwóch rafinerii, mówimy o tych wysokowolumenowych, dwóch rafinerii, ta notabene właśnie doinwestowana, gdzie zwiększono przerób ropy, zwiększono uzyskiwane marże i tak dalej, zainwestowano 10 miliardów w ciągu tych lat na 100, a to nie jest dużo jak na taką infrastrukturę naście lat, myśmy stracili kontrolę nad rafinerią, nad infrastrukturą krytyczną i to już jest korzyść Rosji, bo jesteśmy słabsi. A jesteśmy słabsi w sposób oczywisty, ale straciliśmy ją na rzecz sprzymierzeńca Rosji. To jest dokładnie spółki zależnej od spółki, która jest w pełni kontrolowana przez rząd saudyjski. To jest pierwsza kwestia. No bo to, że stracić kontrolę, to znaczy osłabić się, równa się dla naszego przeciwnika korzyść samą z siebie. Ale stracić dla jego nie tylko sojusznika, ale bez sprzymierzeńca, a to słyszymy z bardzo wysoko postawionych przedstawicieli Królestwa Arabii Saudyjskiej, ministrów tego rządu, którzy mówią, że będą zacieśniali stosunki z Rosją bez względu na fakt trwania wojny w Ukrainie. W związku z tym, jeżeli mamy takie oświadczenie, to jest, można powiedzieć, zwielokrotniona strata. No a ta strata po stronie Rosji się przeobraża w korzyść. Jesteśmy po prostu słabsi. Ale nie tylko o to chodzi, bo w sensie politycznym głównie bezpieczeństwa energetycznego, no ale przecież surowce i bezpieczeństwo energetyczne z polityką są nierozerwalnie związane, to przecież ten duet Federacja Rosyjska i Królestwo Arabii Saudyjskiej podjęło już po tej transakcji decyzję o obniżeniu poziomu wydobycia ropy do końca 2023 roku. W związku z tym my już widzimy, że skoro 45% ropy ma pochodzić z Arabii Saudyjskiej, to znaczy jesteśmy uzależnieni od tego duetu i nie wiemy, czy dostawy będą w sposób ciągły i na oczekiwanym poziomie, bo straciliśmy połowę produkcji. W ramach tej transakcji prawo do 50% produkcji przetworzeń rafinerii gdańskiej uzyskał mniejszościowy wspólnik Saudi Aramco. Czyli nie tylko nie kontrolujemy infrastruktury krytycznej, ale połowę produkcji przysługuje naszemu wspólnikowi. Czyli jeżeli mieliśmy podaż na rynek z dwóch rafinerii,
to dzisiaj mamy podaż na rynek z jednej rafinerii w 100%, z drugiej w 50%. No to znaczy, że obniżyliśmy swoją zdolność podażową na rzecz sojusznika Rosji. Nawet gdyby nie był sojusznikiem król Arabii Saudyjskiej i sprzymierzeńcem Rosji, Federacji Rosyjskiej, to przecież patrząc na Polskę, wniosek jest jeden. No mieli dwie rafinerie, a teraz nie mają jednej, drugiej, jednej, czyli jednej czwartej per saldo. No to znaczy, że mieli 100, a mają 75. Na wypadek kryzysu, wyższego zapotrzebowania, my nie jesteśmy w stanie nic na ten temat odpowiedzieć i nic więcej nie możemy prawdopodobnie hipotetyzować na tym etapie. Aczkolwiek no te korzyści widać, że są wprost. Dlatego pamiętajmy, że 50% oddania 50% produkcji nie było wymogiem Komisji Europejskiej. O tym jest cisza. No ale czy my jesteśmy samowystarczalni? Jeżeli jesteśmy samowystarczalni w sensie przerobionej ropy, no to możemy ją, że tak powiem, gdzieś dalej ekspediować. Ale to my, a nie, że ktoś nam zabiera połowę. W związku z tym stopień drastyczności postanowień konkretnych, niekorzystnych w transakcji Saudi Aramco dla Orlenu, niekorzystnych dla Orlen S.A., akcjonariuszy, Skarbu Państwa i dla bezpieczeństwa energetycznego państwa jako takiego, są tak niesłychane, że pojawia się pytanie podstawowe. Znowu hipotetyczne, ale jednak pytanie dwuczęściowe. Czy to zrobiono dlatego, że Orlen był tak prawnie i biznesowo nieudolny? Czy z jakiegoś innego powodu? Z jakiego? Nie wiem. Oczywiście znowu bym to chętnie przerzucił na komisję, ale w tym sensie, że to komisja ma instrumenty, żeby skorzystać w odpowiednim czasie z organów wymiaru sprawiedliwości, które mają prawo dotrzeć do tej informacji. No bo jak nie znamy żadnego dokumentu, nie mamy zeznań żadnej osoby, to nie wiemy, dlaczego tak zrobiono. Być może z powodu nieudolności, co nie ekskulpuje tych, którzy podejmowali decyzję, czyli zarząd i Radę Nadzorczą. Bezpośrednio, a potem zwierzchników. Dziękuję panie profesorze za ekspertyzę i za odpowiedzi na pytania. Te ostatnie konkluzje i znaki zapytania, kto odniósł korzyść z tej skandalicznej transakcji. Panie senatorze przewodniczący, czy ja mógłbym dosłownie jednym zdaniem? W porządku komisji jest spotkanie z panem profesorem Siemiątkowskim, także nie udzielam głosu. Te konkluzje są bez wątpienia tego rodzaju, że wymagają dalszego postępowania instytucji państwa, aby wyjaśnić skandaliczną, wydaje się być może jedną z największych afer społeczno-polityczno-gospodarczych od momentu przełomu w roku 1989. Ja sobie wynotowałem z pana wypowiedzi takie tezy, że proces legislacyjny w pandemii, w warunkach COVID-u był przeprowadzony w sposób wprowadzający parlamentarzystów i całą opinię publiczną w błąd. Tak, uważam. Poważny zarzut, konieczny do wyjaśnienia. Jest ten aspekt gospodarczy, że za bezcen sprzedał Skarb Państwa, za którym stoi rząd polski. Strategiczne aktywa państwa, całkowicie tracąc kontrolę nad rafinerią gdańską, nad infrastrukturą krytyczną. Utraciliśmy jednocześnie, co warto, żeby wybrzmiało, prawo do 50% produkcji rafinerii. To jest 1/4 mniej więcej podaży paliwa na polski rynek. I wreszcie w tej ostatniej pana wypowiedzi sprawa też dotyczy bezpieczeństwa państwa. Obniżyliśmy tą sprzedażą bezpieczeństwo energetyczne, powodując pośrednio, a może bezpośrednio, to wymaga wyjaśnienia bez wątpienia przez właściwe organy, na korzyść Rosji. Ważne aktywa z infrastruktury krytycznej, która miała zabezpieczać polskie interesy, polskie bezpieczeństwo energetyczne. Dziękuję panie profesorze. Kończymy punkt drugi posiedzenia.